W 11. kolejce katowickiej grupy 4. Ligi Okręgowej prowadząca w rozgrywkach Unia Strzemieszyce na wyjeździe zmierzyła się z drużyną Odry Miasteczko Śląskie. Przed meczem można było spodziewać się wyrównanego spotkania. I dokładnie takie też od pierwszego gwizdka było to sobotnie starcie. Od rozpoczęcia rywalizacji gołym okiem było widać, że obie jednostki są mocno skoncentrowane, a swoje akcje konstruować będą z dużą precyzją. W trzeciej minucie ma miejsce pierwsza godna odnotowania akcja meczu. Z lewej strony, będący tuż przy linii bocznej, Jakub Stanisławski wycofuje piłkę do Daniela Brzezinki. Po długim przerzucie futbolówka trafia na głowę Mateusza Polaka, który jednak strzela obok bramki. W odpowiedzi goście kontratakują. Na prawym skrzydle piłkę przejmuje Krzysztof Bąk. Przedłużają do Łukasza Wierzby, jednak do jego dośrodkowania nie dochodzi żaden z unistów. W siódmej minucie, po przypadkowym odbiciu ręką przez Dawida Szwargę, sędzia przyznaje gospodarzom rzut wolny. Piłkę uderza Łukasz Budny i trafia w słupek. Minutę później, po błędzie w przyjęciu Macieja Kruczka, do piłki dochodzi Dawid Zygmunt, odgrywa Budnemu, ten na lewe skrzydło do Kamila Walesy, który za chwilę dośrodkowuje w pole karne, gdzie piłkę sięga Artur Tomanek. 14. minuta. Odra kontratakuje. Wszczeliwaną z lewej strony futbolówkę na głowę przyjmuje Kruczek, jego wybicie trafia do Łukasza Bereski, który z 35 metrów mierzy dokładnie, lecz ciut minimalnie. W tym fragmencie spotkania gospodarze grę prowadzą bardzo spokojnie, jakby licząc, iż atakiem pozycyjnym uda im się w końcu w którymś momencie przechycić defensywę gości. W 28 minucie z lewego narożnika Maciej Kruczek wycofuje piłkę do Sylwestra Dębowskiego. Ten w tempo zagrywa do znajdującego się w polu karnym Piotra Witonia, który głową strzela jednak obok bramki Krzysztofa Budnego. 32 minuta. Po faulu Sylwestra Dębowskiego na Beresce rzut wolny dla Odry. Piłkę w pole karne zagrywa Łukasz Budny, ale na posterunku jest dobrze dysponowany Tomanek. Chwilę później kontratak Unii. Dębowski długim płaskim podaniem kieruje piłkę do Witonia. Ten natychmiast odgrywa do rozpędzonego Macieja Kruczka, który zakłada siatkę obrońcy Odry. Jest sam na sam z bramkarzem, ale strzela płasko tuż obok prawego słupka bramki. Mimo iż wraz z upływającym czasem uniści dają gospodarzom w rozgrywaniu akcji nad wyraz dużo swobody, podopieczni Marka Tomczyka momentami porażają wykończeniem. 43. minuta gry. Atak pozycyjny Unii, znajdujący się przy bocznej linii Patryk Taraszkowski, zagrywa do Kruczka. Ten odgrywa do Witonia. Za chwilę piłka z powrotem trafia do Kruczka, który z przeszło 20 metrów uderza mocno. Piłka kozuje, sprawiając mały kłopot bramkarzowi Odry. Tuż przed przerwą uniści raz jeszcze atakują. Z lewego skrzydła w pole karne centruje Dębowski, jednak od Kruczka szybszy okazuje się golkiper Odry. Po zmianie stron obraz gry praktycznie się nie zmienia. Mecz jest wyrównany, choć widać, że motorycznie pierwsza połowa kosztowała więcej sił zawodników gospodarzy. 47. minuta. Po błędzie gracza Odry piłkę u nogi ma Maciej Kruczek. Po chwili złożona u Piotra Witonia, który po jeszcze jednej wymianie z Kruczkiem i szybkim zwodzie dochodzi do strzału, na linii którego znajduje się Mateusz Polak. Z czasem gra się zaostrza, a zarazem pewną optyczną przewagę uzyskują piłkarze Unii. 50. minuta. W środku pola Maciej Kruczek, lekko do Bartosza Barchana, który jednak z dystansu uderza bardzo niecelnie. W 57. minucie Unia ma rzut wolny. Do piłki podchodzi Sylwester Dębowski, po chwili piłkę przejmują zawodnicy Odry, po czym trafia ona na głowę Krzysztofa Bąka, potem do Patryka Taraszkowskiego, następnie do Dębowskiego, który zagrywa w pole karne, gdzie niestety nie było żadnego unisty. Unia atakuje dalej. 5 minut później kolejna sytuacja do zdobycia bramki. Łukasz Wierzba w końcu uwalnia się spod opieki obrońców, odgrywa piłkę do Taraszkowskiego, który z kolei uderza nad poprzeczką. Przewaga sytuacyjna Unii rośnie z minuty na minutę. Bramka wisi w powietrzu. Prawym skrzydłem rusza Wierzba, dośrodkowuje do Kruczka, ale piłkę wybija obrońca Odry. Kilkadziesiąt sekund później. Akcja na przedpolu gospodarzy. Po zagraniu od Macieja Kruczka Wojciech Szymański wymienia podania z Sebastianem Niedzielskim. Po chwili napastnika Unii w polu karnym od tyłu atakuje obrońca gospodarzy. Sędzia nie ma wątpliwości. Dyktuje rzut karny. Piłkę na linii 11 metrów ustawia Maciej Kruczek. Uderza i mamy 0-1 dla Unii Strzemieszyce. Siedemdziesiąta druga minuta. Rzut wolny dla Odry.
Niemal z linii bocznej piłkę dośrodkowuje Sebastian Żyłka, po chwili wybija ją Łukasz Budny, potem Taraszkowski, wreszcie Drabik, który wystawia ją Kamilowi Walesie. Ten strzela, ale na posterunku jest świetnie dysponowany Tomanek. W tym fragmencie spotkania gra toczy się przede wszystkim w środkowej strefie boiska. Choć tempo wyraźnie spada, to nadal w grze jest dużo płynności, celnych wymian podań, jak i czystych przejęć piłki. Mimo to widać, jak na dłoni, że tego dnia gospodarze nie mają patentu na Unię. 88. minuta. Rzut wolny dla Odry. Żyłka precyzyjnie dośrodkowuje w pole karne. Pod bramkowym zamieszaniu Artur Tomanek nie sięga piłki. W końcu całą sytuację w pierwszym momencie uspokaja Krzysztof Bąk, a po chwili ostatecznie Wojciech Franiel. W odpowiedzi kontratak Unii. Do piłki od Taraszkowskiego pędzi Niedzielski, wyprzedza Drabika, piętą odgrywa do Szczepanika, którego podanie w stronę Bąka przecina jednak Zieliński. Ostatnia akcja meczu. Z autu Taraszkowski wyrzuca piłkę do Szczepanika, ten naciskany przez obrońcę za chwilę odgrywa do Szymańskiego, który widząc Niedzielskiego kieruje futbolówkę w pole karne, gdzie skuteczną interwencją popisuje się Bereska. Odra, Miasteczko Śląskie, Unia Strzemieszyce 0-1. Wielki mecz to nie był, uczciwie to trzeba przyznać. Niemniej, choć sytuacji strzeleckich nie było za wiele, do końca trzymał w napięciu. Z wyjazdu Uniści wracają z tarczą. Trzy punkty muszą cieszyć, gdyż podopieczni Piotra Pierścionka zdobyli je po rywalizacji z niewygodnym przeciwnikiem, który skóry tanio nie sprzedał.